Witam serdecznie na obradach 34. sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Żeby sesja się odbyła, musimy potwierdzić swoją obecność. Żeby sesja była prawomocna, żebyśmy mogli podejmować stosowne uchwały. Pani Marzena Dzierżyńska. Pan Mirosław Gajek. Jestem, witam wszystkich serdecznie. Pani Wioletta Konieczna. Dzień dobry, jestem. Pan Jerzy Landowski. Jurek, nie słychać. Tak, wiem, że mnie nie słychać. Jestem obecny. Pan Paweł Litwin. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Roman Margielewski. Łączy się, widzę. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Dzień dobry, kłania się, jestem. Pani Maria Pokorska. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Ryłyk. Dzień dobry, jestem. Pan Przemysław Szelerski. Dzień dobry, jestem. Pan Daniel Werner. Dzień dobry, jestem. Ja jestem też. Pan Piotr Wodyk. Obecny, witam. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Dzień dobry, jestem. Pani Agnieszka Zelik. Dzień dobry, jestem. I jeszcze ponownie zwrócę się, czy jest obecny pan Roman Margielewski. Jestem, dopiero się połączyłem, jestem. Dziękuję bardzo. Obecnych 14 radnych, a więc stanowimy kworum. Możemy przeprowadzić prawomocne obrady sesji 34 i podejmować stosowne uchwały. Witam na obradach sesji dzisiejszej pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Dzień dobry, witam państwa. Witam zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam państwa, dzień dobry. Witam panią skarbnik, panią Martę Kleischmidt. Dzień dobry. Witam panią sekretarz, panią Dorotę Buczkowską-Przabisz. Witam panią Kamilę. Witam pana Krzysztofa i witam was koleżanki i koledzy. Koleżanki i koledzy, otrzymaliście proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Panie burmistrzu, czy są jakieś uwagi do porządku proponowanego i tego porządku, który otrzymali radni? Tak, panie przewodniczący, jeżeli można, to wnoszę o zdjęcie z porządku dzisiejszych obrad uchwały w sprawie zmian przekształcenia szkoły podstawowej w Bukowie poprzez obniżenie poziomu organizacyjnego do 1-3. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, po rozmowach tutaj z radnymi, z Wysoką Radą, z panią Marią Pokorską, z panem Andrzejem Rymykiem, panem Romanem Margielewskim, ale również z panią przewodniczącą Komisji Oświaty i również z częścią tu z państwa, uznaliśmy, że i panem przewodniczącym, że warto tą uchwałę wycofać spod obradowania, tak żeby ona nie budziła emocji, i znaleźć sobie czas, czy na przyszłe procedowanie, czy ewentualnie ją odłożyć. Mamy na to, proszę państwa, chcemy tu w spokoju, nie chcemy nic tutaj dzielić, dlatego wnoszę o jej wycofanie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z szanownych koleżanek i kolegów jest za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały nr 34/223 2021 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bukowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas 1-3. Kto jest za zdjęciem? Pan Mirosław Gajek. Wstrzymuję się od głosu. Ale z porządku obrad, panie Mirku. Wstrzymanie, tak? Tak. Chodzi o tą uchwałę. Tak, tak, porządku obrad. Kto jest za zdjęciem z porządku obrad? Moje pytanie. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za zdjęciem uchwały. Pan Jerzy Landowski. Wstrzymuję się. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski.
Jestem za zdjęcie z porządku obrad tej uchwały. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Wstrzymuje się. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłek. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Również jestem za zdjęciem. Pan Daniel Werner. Wstrzymuje się. Ja jestem za zdjęciem. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za zdjęciem uchwały. Dobra. Dziękuję bardzo. W wyniku głosowania za zdjęciem porządku obrad wypowiedziało się 10 radnych, przeciw nie było nikogo i wstrzymało się 4 radnych, a więc przyjęliśmy porządku z większością głosów. Zdejmujemy z porządku obrad ten projekt uchwały i teraz, szanowni koleżanki i koledzy, musimy przegłosować porządek obrad w tej wersji, którą teraz bez tej uchwały, którą zdjęliśmy z porządku obrad. To jest za przyjęciem. To jest za przyjęciem porządku obrad. Nie? Aha, nie, bo ja myślałem, że tego. Dobrze. Nie, tutaj tak jest przyjęte, jest. Ja przepraszam. Już podjęliśmy tą uchwałę, że zdejmujemy. Tak. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorza Lipskiego o zabranie głosu i sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 grudnia, ale w międzyczasie odbyła się sesja nadzwyczajna 5 stycznia, gdzie tutaj Wysoka Rada na swoim posiedzeniu postanowiła dofinansować działanie powiatu koszalińskiego i zaakcentować swój udział gminy Polanów w zakupie separatora. To jest urządzenie do uzyskiwania osocza z krwi. Jest to lek dla ciężko chorych z powikłaniami na COVID-19. Tutaj w Wysokiej Radzie chciałbym podziękować w imieniu nie tylko swoim, ale również tutaj podziękowań, które wpłynęły do mnie z wojewódzkiej stacji krwiodawstwa od pana starosty koszalińskiego, bo to urządzenie już jest zakupione, już funkcjonuje i już pracuje i jestem przekonany, że dzięki temu urządzeniu wiele istnień ludzkich może być uratowanych. W ostatnim czasie, szanowni państwo, informowaliśmy, że intensywnie trwają prace, jeżeli chodzi o zagospodarowanie rynku polanowskiego. Właściwie jesteśmy na finiszu, trwają tylko szczegółowe uzgodnienia w związku z tą pandemią i zamknięciu wielu instytucji, gdzie nie możemy uzgodnić już zamknięcia tego projektu, no to się cały czas nam przeciąga, ale mamy nadzieję, że w miesiącu lutym uda się to zrobić i będziemy ogłaszać pierwsze przetargi. Również, proszę państwa, przygotowujemy się intensywnie do nowego naboru środków unijnych. Między innymi w gmina Polanów funkcjonuje w tak zwanym ZIT-ie, czyli Zintegrowanym Obszarze Terytorialnym, gdzie są miasto Koszalin, powiat koszaliński, powiat białogardzki i powiat kołobrzeski. Już takie spotkania odnośnie harmonogramu i wniosków, co będzie można z tego programu finansować, bo jeszcze nie wiemy, jakie to będą kwoty, ale wiemy, że to są bardzo fajne środki, dlatego że są to środki indykatywne, które nie podlegają naborowi konkursowemu i tu gminy uczestniczące w tym mają wielką szansę właśnie prawie 100% te środki otrzymać. Jakie będą priorytety w tych działaniach ZIT-owskich? Myślę, że najbliższy czas pokaże, ale państwu będziemy mocno tutaj o tym informować. Również, jeżeli jestem tutaj, wspomniałem o rewitalizacji, to również, proszę państwa, będziemy realizować 3 projekty rewitalizacyjne i to pan burmistrz Górniak, tutaj 2 projekty, które obejmują obszar rewitalizacji
na terenie tutaj Polanowa, ulica Koszalińska i wiem, że tutaj jest ta grupa robocza, które nad tymi dwoma projektami są. Mocno tutaj zaangażowany jest pan Przemek Szelerski w te projekty. Chcemy, aby tutaj to, co było zgłaszane podczas ustalenia tutaj rewitalizacji tego obszaru przed paru lat, to skonsumować i zrealizować, ale również tutaj jeden projekt chcemy zrealizować w miejscowości Ho Chi Minh, no i mam nadzieję, że to nam się wszystko uda. Zima i utrzymanie zimowe. Szanowni Państwo, no wreszcie mamy zimę. To ma swoje dobre strony, tak, ale tego śniegu jest troszeczkę dużo. W związku z tym no, służby, które odśnieżają drogi gminne na terenie całej gminy pracują. Bezpośrednio odpowiada za to pan Jerzy Chirowicz i to cała informacja jest na stronie samorządowej naszej strony. Tak, jest podany numer telefonu, to on jest dysponentem tutaj samochodów, które tam odśnieżają, ale myślę, że tutaj działa to, staramy się to dobrze realizować. Jesteśmy po podsumowaniu pierwszego miesiąca. W styczniu na odśnieżanie na terenie gminy Polanów wydaliśmy już 20 tysięcy złotych. Dzisiaj zwiększaliśmy tą kwotę przy zmianach, będziemy zwiększać tą kwotę w zmianach w budżecie, bo nie wiemy, jak ta zima będzie jeszcze długo trwała. Również, Szanowni Państwo, tutaj odbyłem spotkanie z panem starostą i wicestarostą na temat drogi do Gołej Góry, bo Państwo wiecie, że właścicielem drogi mówiono, że jest gmina, Skarb Państwa, no wreszcie mamy te rozstrzygnięcie i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby całkowicie rozwiązać ten temat i tutaj widzę bardzo dobrą wolę starostów, że będzie to droga powiatowa. Również dzisiaj była miła uroczystość, tutaj udostępnialiśmy, proszę Państwa, spotkanie z Urzędu Marszałkowskiego, ze społecznika, 5 podmiotów podpisywało umowy na dofinansowanie małych grantów po 4 tysiące. To jest Ochotnicza Straż Pożarna z Żydowa, Koło Gospodyń Wiejskich Polanów, Stowarzyszenie Łączy Nas Polanów i Stowarzyszenie Gryf Polanów otrzymały te granty na realizację ciekawych projektów i myślę, że Państwo również będziecie mogli z tego skorzystać. Również tutaj chcę poinformować, że my przygotowujemy się do programy rozwoju obszarów wiejskich, między innymi zmiana w wieloletnich prognozach finansowych, ale również te zmiany dotyczące opracowania projektów technicznych, które pojawiają się w projektach uchwał. To jest opracowanie dokumentacji na całą sieć wodociągową w miejscowości Garbno. Chcemy również, mamy zabezpieczone, czy chcemy zabezpieczyć środki również na miejscowość Kościernice, ale chcemy przede wszystkim przygotować się do przygotowania dokumentacji na odbiornik ścieku w miejscowości Nacław. Mieliśmy spotkanie z firmą, która doradczą, która między innymi tutaj będzie nam opracowała studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej w tym obszarze i dopiero będziemy przygotowywać się do zrobienia dokumentacji, tak żeby można było z tym projektem wystartować w naborze na program rozwoju obszarów wiejskich, bo akurat ta inwestycja bardzo ładnie tutaj się wpisuje. Również mam zaprojektowanie ważnego odcinka w miejscowości Krytno. Chcemy to szybko zrobić i wykonać jeszcze w tym roku, żeby tutaj wzdłuż drogi Sowinka w kierunku Nadbaru położyć nową sieć i przyłączyć te wszystkie budynki, bo tam mieszkańcy mają problem z wodą. A też chcę Państwu powiedzieć, że dobiegła końca modernizacja ujęcia wody
w Sowinku i myślę, że w najbliższym czasie, bo mamy problem również w miejscowości Kościernica, tutaj i radny, pani sołtys tutaj te problemy zgłaszają i musi sobie pilnym tematem, tym tematem się zająć. To na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Polanów za 2020 rok. Szanowni koleżanki i koledzy, otrzymaliście tutaj do wglądu tą informację. Czy pan burmistrz chciałby coś uzupełnić? Proszę Państwa, Wysoka Rada otrzymała tutaj tabelę z wynagrodzeniami średnimi, jak to wygląda na terenie gminy Polanów i kwota różnicy w tych tabelkach. Widać, że na każdym etapie poziomu nauczycielskiego, nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany, kwoty są wyższe niż tutaj ustawodawca tutaj ustalił. Wynika to przede wszystkim z nadgodzin, które nauczyciele realizują. Jeżeli Państwo spojrzycie na te wynagrodzenia, to proszę zwrócić uwagę, że w tamtym roku były dwie regulacje podwyżek dla nauczycieli. W miesiącu styczniu do sierpnia jest tabelka, która mówi, jaki był średni poziom wynagrodzenia naszych nauczycieli. Tutaj nie chcę tego czytać, Państwo macie to przed sobą, ale również od 1 września, jak to się zmieniło. Tylko też chcę Państwu przypomnieć, że to nie jest za 18 godzin, tak, te stawki, bo one są zupełnie inne. Tak, to są średnie wynagrodzenie z godzina nad godzinami. To tyle. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana burmistrza. Czy ktoś z koleżanek i kolegów ma pytania dotyczące stawek? Nie widzę. Koleżanki i koledzy, podsumujemy sobie pracę Rady Miejskiej w Polanowie za 2020 rok. No to oczywiście ten rok 2020 był rokiem specyficznym ze względu na pandemię, która ogarnęła cały kraj, całą Europę, praktycznie część świata, również chyba. Dlatego też nasza praca opierała się na sesjach, które odbywały się zdalnie w systemie online. Takich sesji odbyliśmy 15. Podjęliśmy 97 uchwał, wszystkie te zostały przegłosowane. Frekwencja na posiedzeniach Rady około 90%. Plan pracy, który przedstawiliśmy do realizacji, jak również plany pracy poszczególnych komisji zostały zrealizowane, chociaż muszę powiedzieć, że ze względu na koronawirusa i pandemię, która występuje do dnia dzisiejszego, musieliśmy ograniczyć albo wyłączyć całkowicie z udziału w obradach sesji gości zaproszonych na posiedzenia sesji ze względu na warunki epidemiologiczne. W związku z tym nasza praca, tak jak mówię, opierała się na zdalnym tylko, zdalnych sesjach i te sesje odbywały się w warunkach różnych, dlatego że mieliśmy różnego rodzaju problemy techniczne związane z łącznością poszczególnych radnych, ale sądzę, że biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, to obrady przebiegały w sposób właściwy. I chciałbym tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować mojemu zastępcy, panu Andrzejowi Rybykowi, za wkład pracy Rady, jak również szczególnie tutaj podkreślam dużą pracę przewodniczących poszczególnych komisji, które obradowały na naszych sesjach. Większość sesji i większość komisji naszych odbywała się wspólnie ze względu na te uwarunkowania, o których mówiłem, a więc tych sesji tutaj było, komisji poszczególnych było 16 i tak jak powiedziałem,
Były to praca łączona wszystkich komisji, żeby usprawnić pracę, żeby można było ustosunkować się do wszystkich założeń, które w planach mieliśmy, jak również do tego, żebyśmy mieli wgląd, wszyscy członkowie Rady, do wglądu na pracę, jaką odbywamy w poszczególnych komisjach. Dlatego też z tego miejsca również bardzo serdecznie chciałem podziękować koleżankom radnym i kolegom za udział w sesji, jak również aktywny udział i wnoszenie wszystkich spraw, które nurtują mieszkańców naszej gminy. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za współpracę w roku 2020 panu burmistrzowi Grzegorzowi Niebieskiemu i tak jak to podkreślam wielokrotnie, ta współpraca pomiędzy Radą Miejską a panem burmistrzem układa się w sposób bardzo dobry, właściwy. Realizujemy te zagadnienia i odpowiadamy za cały kształt pracy gminy w sposób właściwy. Dlatego też panie burmistrzu, duży ukłon i duże podziękowania składam w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów na ręce pana burmistrza. Również podziękowania chcę złożyć dla zastępcy burmistrza pana Piotra Górniaka. No jest to jak gdyby prawa ręka pana burmistrza i wiele spraw pilotowanych przez pana Piotra tutaj jest właściwych. Otrzymujemy te informacje, tak jak i nawet dzisiaj odnośnie gospodarki poszczególnych, czy odpadami, czy inwestycji. Dziękuję serdecznie pani skarbnik, pani Marcie Klaśpik. Budżet nas jest właściwy. Nie zagraża nam żadne jakieś komplikacje finansowe w związku z realizacją budżetu. Jest to ogromna zasługa i duża praca wniesiona przez chciałem tutaj również podziękować pełniące obowiązki, bo pani Dorotka była na urlopie wychowawczym, pani Kamili, dlatego też do pracy wykonywała właśnie w zastępstwie pani Kamili, jak również pozostałe osoby, które współpracują z Radą. Duże podziękowania składam również tutaj na ręce pana burmistrza. Proszę o przekazanie podziękowań dla wszystkich urzędników pracujących na rzecz funkcjonowania Rady, funkcjonowania całokształtu pracy i przebiegu życia w naszej gminie. Dlatego też każdemu z osobna należy się serdecznie podziękowania. No sołtysom nie mogę tak podziękować, dlatego że o udział sołtysów, sołtysów nie prosiliśmy na poszczególne sesje, chociaż koleżanki i koledzy rozważamy taką możliwość, że może przy spadku zachorowań, przy łagodzeniu obostrzeń następne sesje może w miesiącu, może w marcu, może w kwietniu już byśmy nie przeprowadzali w formie online, tylko początkowo może we własnym gronie, a potem zobaczymy, jak to będzie się kształtować ilość zachorowań w Polsce. Dlatego też biorąc pod uwagę cały ten trudny rok ze względu na panującą pandemię, uważam, że wykonaliśmy naszą pracę jako radnych, jako rady w sposób właściwy przy udziale i współpracy tutaj pana burmistrza i wszystkich pracowników urzędu. Dlatego też chciałem koleżanki i koledzy wam serdecznie podziękować za przyjemną atmosferę, kulturę osobistą i rzeczowe wypowiedzi i wszystkie te kroki, które podejmujecie na rzecz tego, żeby w naszej gminie życie toczyło się w sposób właściwy i dla dobra i mieszkańców, i jak dla rozwoju naszej gminy Polanów. Dziękuję serdecznie. I przystępujemy już do informacji o ilości i treści interpelacji, zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji. Mam tutaj te interpelacje kolegi Przemysława Szelerskiego. Ja odczytam tę interpelację. Interpelacja o wykonaniu prac remontowych na drogach gminnych w Polanowie. W imieniu swoim oraz mieszkańców okręgu wyborczego nr 2 zwracam się z prośbą o wykonanie prac na drogach gminnych w Polanowie oraz rozpatrzenie wniosków. Wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej od ulicy Kolejowej w kierunku ulicy Świerczewo. Droga ta użytkowana jest przede wszystkim w celach rekreacyjnych, jazda rowerem, spacer z dziećmi i tak dalej. Wyrównywanie nawierzchni przy ulicy Koszalińskiej, droga gminna przy posesji 28-27, wypełnienie ubytków nawierzchni drogi na całej długości ulicy Kolejowej, ustawienie koszy na śmieci przy ulicy Mokrej,
na całej długości ulicy Mokrej, żeby były śmiecie, kosze na śmieci. Po okresie zimowym oczyszczenie nawierzchni drogowej z piasku, śmieci, które pozostaną po okresie zimowym na ulicy Gradowe Wzgórze, Mokrej, Magazynowej, Polnej, Różanej, Kolejowej, doktora Bernarda Pietrzaka, Dworcowej. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy ulicy Kolejowej w Polanowie. Powyższy temat budowy chodnika był przeze mnie wielokrotnie poruszany podczas, gdy ulica Kolejowa była ulicą powiatową. Ramon drogi przy ulicy Dworcowej i Kolejowej. Drogi te są w stanie fatalnym, posiadają liczne nierówności, zapadnięcia, gardy, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników drogi oraz mieszkańców. Sukcesywny zakup ulicznych lamp solarnych, zakup przedmiotowych lamp pozwoli na wykonanie oświetlenia w miejscach, gdzie nie jest prowadzona instalacja elektryczna, między innymi osiedle domów jednorodzinnych, Polanowi, to jest ulica Gradowe Wzgórze, Boczna i Żwirowa. Podpisał z poważaniem kolega Przemysław Szelerski. Tak? Zwracam się do Przemka? Tak? Tak, tak. Wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki i koledzy, proszę interpelację składać na ręce tutaj biura na następnych sesjach, tak jak jest to forma przyjęta w dotychczasowych działaniach. I przystępujemy już do podejmowania uchwał, które będziemy dzisiaj procesować na obradach dzisiejszej sesji. Projekt uchwały numer 34, one przez 221 2001 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na rok 2001. Zwracam się do pana burmistrza, czy jeszcze pan burmistrz chciał zabrać. Szczegółowo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szczegółowo to omówiłem na wspólnych komisjach. Jeżeli Wysoka Rada ma jakieś pytania, to chętnie odpowiem, ja albo pani skarbnik. Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę bardzo, czy są pytania do pana burmistrza? Nie słyszę, nie widzę. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury Budżetowej, pana Daniela Wernera, o opinię komisji. Panie przewodniczący, na komisjach, tak. Tak, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja może tylko tak króciutko do interpelacji kolegi. Chciałbym powiedzieć, że na Bocznej jest energia słoneczna, tak więc jest energia. Nie trzeba tam solarów. Są lampy, ewentualnie można pomyśleć o przebudowie. Oczywiście. Tak, tak. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała następujące uchwały. Uchwała numer 34, łamana na 221, łamana na 21. Uchwała 34, łamana na 222, łamana na 21. Uchwała numer 34, łamana na 224, łamana na 21. Uchwała numer 34-225, łamana na 21 i uchwała numer 34, łamana na 227, łamana na 27. Wszystkie uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane. Dziękuję bardzo. Tak, koleżanki i koledzy, projekty uchwał, które tutaj w porządku dziennym po zdjęciu z obrad projekt uchwały w sprawie przekształcenia szkoły otrzymują tą numerację w tej kolejności, jaką otrzymaliście, do uzupełnienia, tak? A więc przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 34 przez 221/2001 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów za rok 2021. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zylik. Jestem za. Dziękuję.
W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 34 mamy przez 222/2001 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2021-2030. Nie słyszę pytań, opinie już mieliśmy. Przystępujemy do głosowania. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Pan Roman Margielewski. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem również za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. I pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Zapytamy się jeszcze. Pan Roman Margielewski. Tak, słyszałem, że za. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 34 łamany przez 223 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta i gminy Polanów na lata 2016-2025. Tak, 223 teraz po poprawce. Jeszcze raz tak mówię. Tak. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 223. Koleżanki i koledzy, tutaj jest przyczyn techniczny. Mała pauza. Przystępujemy do głosowania projekt uchwały numer 34/223 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta i gminy Polanów na lata 2016-2026. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały numer 34 przez 224 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. To było omawiane na komisjach. Opinia również, już słyszeliśmy opinię pana przewodniczącego. Nie słyszę pytań. Przystępujemy do głosowania. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. W wyniku głosowania głosowało 14 radnych. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały numer 34
łamane przez 225 2021 roku w sprawie pomnika przyrody. Nie widzę pytań. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała uchwałę numer 34 łamane na 225 łamane na 21 w sprawie pomnika przyrody. Opinia jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję bardzo. Ja tutaj tylko dodam, że uchwała wchodzi, to co już czytałem, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przystępujemy do głosowania. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zylik. Jestem za. W wyniku głosowania tego projektu uchwały jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały numer 34 łamane przez 226 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Polanów za 2021 rok. Nie widzę pytań, opinie już mieliśmy. Przystępujemy do głosowania. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna, pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zylik. Jestem za. Jeszcze wzywam. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Tak, jestem. Tak. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Koleżanki. Panie przewodniczący. Proszę bardzo, panie burmistrzu jeszcze. Panie przewodniczący, przepraszam koleżanki i kolegów, ale tutaj w sprawozdaniu z pracy między sesjami uciekł mi bardzo ważny temat, to znaczy fundusz dla byłych gospodarstw czy dla miejscowości popegeerowskich. Chciałbym tu Wysoką Radę poinformować, że gmina Polanów złożyła 3 wnioski. Pierwszy wniosek dotyczy miejscowości Domachowo na budowę świetlicy wiejskiej, tak potrzebną w tej miejscowości, oraz budowę drogi w tej miejscowości. Następny wniosek, drugi, to jest miejscowość Bukowo, to jest droga do kościółka z parkingiem plus rozwidlenie do bloków. I trzeci projekt to miejscowość Dadzewo, również budowa tutaj drogi w centrum miejscowości. To są miejscowości popegeerowskie. Gdyby można było złożyć więcej wniosków, to na pewno byśmy tutaj to złożyli. Myślę, że to jest bardzo dobry program. I również te nasze wnioski, które uważam, że bardzo fajnie zostały przygotowane, uzyskają dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za wystąpienie. Koleżanki i koledzy,
Bardzo chciałem serdecznie podziękować panu burmistrzowi Grzegorzowi Liwickiemu, zastępcy burmistrza, panu Piotrowi Górniakowi, pani sekretarz, pani Kamili, pani Krzysztofowi za pomoc i współudział w obradach sesji. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek 34. sesji Rady Miejskiej w Polnowie. Obrady sesji uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.